Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grzegorz Pochopień. Mam dla Państwa krótkie wystąpienie dotyczące finansowania przyszłych zmian w systemie oświaty, a właśnie w szczególności zmian w poradniach psychoterapeutycznych, ale również zmian, jeśli chodzi o finansowanie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, ale w obecnym rozumieniu, natomiast w przyszłości te dokumenty zostaną zastąpione nieco innym systemem, o czym Państwo wiedzą. Chciałem pokazać, jak to się może spotkać potem z finansowaniem już w samorządach, z finansowaniem w szkołach i finansowaniem może przede wszystkim na tym spotkaniu w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznych, więc pozwolę się tutaj posiłkować małą prezentacją. Ja sam znikam z ekranów na małe okienko i w krótkich słowach właśnie wyjaśnię Państwu, co tutaj się być może wydarzy, jeśli oczywiście te zmiany wejdą w życie, bo przypomnę, właśnie jesteśmy na etapie przecież konsultowania tychże, ale na jak to teraz właśnie widzimy. Jedną z najważniejszych zmian, które ta ustawa wprowadzi, to będzie zmiana w finansowaniu specjalistów w szkołach i przedszkolach, generalnie ogólnodostępnych, tak, gdzie tych specjalistów zbyt dużo nie ma. Obecnie to finansowanie jest takie dość ogólne, to znaczy nie mamy jakichś, a przynajmniej znacznych środków wyodrębnionych, które można powiedzieć, że te finansują zatrudnienie pedagoga, psychologa, logopedy czy pedagoga specjalnego. I no, chcemy to zmienić. Chcemy zmienić po pierwsze to, żeby te środki były widoczne, a po drugie chcemy je oczywiście zwiększyć, dlatego że pomysł polega na tym, żeby liczba etatów, liczba tych specjalistów się zwiększyła, no i też nieco ujednoliciła, więc za tym właśnie idą wspomniane standardy rozpisane na lata. Na początku nieco ostrożnie, potem troszeczkę bardziej ambitnie i to wszystko będzie odpowiednio też finansowane w postaci transferu z budżetu centralnego, a to będzie transfer w postaci części światowej z subwencji ogólnej. Jak wiemy, założenie polega na tym, że będzie dla każdej szkoły, w zależności generalnie od jej wielkości, czy to jest zespołu szkół, przedszkola, będzie ustawione minimalna wartość etatyzacji etatów specjalistów z jakimś takim, powiedzmy, pewnie wstępnym wyodrębnieniem rodzajów tych specjalistów. To oczywiście nie będzie oznaczało, że nie można mieć więcej. Można, zresztą wiele szkół obecnie ma dość dobry poziom wyposażenia, zatrudnienia specjalistów, no ale niestety nie wszystkie, więc będą te minimalne standardy do spełnienia. To coś podobnego, może Państwo nawet pewnie i wiedzą, tego typu standaryzacja od lata temu zresztą odbyła się i ciągle działa w ośrodkach typu na przykład SSW, czy na przykład MOW, MOS. Mamy takie właśnie etaty specjalistów już tam dawno określone i coś podobnego, aczkolwiek oczywiście na innych poziomach, będzie też określone na poziomie szkoły, przedszkola bądź zespołu, czy też szkolnego, czy szkół, czy szkolno-przedszkolnego. Będzie to zależało od liczby uczniów, no i generalnie w jakiejś mierze, powiedzmy, będzie premiowało te najmniejsze szkoły, to znaczy przeliczenie na ucznia, ten etat tam, ta etatyzacja będzie stosunkowo duża i większa szkoła, to oczywiście będzie więcej etatów, to zrozumiałe, natomiast no, w natury rzeczy trochę łatwiej pewnie realizować zadania właśnie mając więcej etatów, nawet przy większej liczbie uczniów, w związku z tym ta etatyzacja przy większych szkołach będzie postępowała, jasne, ciągle w górę, ale nie będzie to wprost proporcjonalne. Dla przykładu Państwa, ponieważ te przynajmniej wstępne propozycje strony ministerstwa są już dostępne na chociażby stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No na przykład jeśli to będzie szkoła powyżej 100 uczniów, no to będzie trzeba było mieć, czy będzie trzeba będzie mieć, może tak, dwa etaty takich właśnie specjalistów plus 0,2 za każdą następną setkę uczniów. Mniej więcej taki jest pomysł. Dla mniejszych jednostek, w szczególności przedszkola bardzo często będą, ale nie tylko, będzie to wprost określone, powiedzmy do 50 uczniów taka etatyzacja, między 50 a 100 taka, a taka i to jeszcze wszystko dodatkowo będzie rozwijało się latami, czyli właśnie z
start wrzesień przyszłego roku, a no zakończenie przynajmniej w obecnym kształcie wrzesień roku 2024. No więc będzie to minimum do osiągnięcia, co oczywiście nie znaczy, że na tych minimach należy się zatrzymać. Można, jeśli są takie potrzeby, tych etatów mieć więcej, ale co ważne, te minima właśnie będą finansowane z budżetu państwa poprzez odpowiednie wagi subwencyjne. Może nie będzie to bardzo proste, żeby je skonstruować, bo dlatego, że ta różnorodność będzie duża, ale wykonalne, tak, to wiemy, że wykonalne, czyli trochę wag przybędzie zapewne. Zresztą i tak już jest ich dość dużo, więc myślę, że nie zrobi wrażenia na nikim kilka kolejnych, tym bardziej, że potrzebnych. I co ważne, ponieważ to będzie standaryzacja zarówno w szkole, a więc zadaniu subwencjonowanym, jak i w przedszkolu, a więc zadaniu, no powiedzmy, trochę subwencjonowanym, ale generalnie nie, to w tym przypadku ta standaryzacja i finansowanie będzie się odbywała również na poziomie specjalistów przedszkola. Czyli to nie będzie finansowane wyłącznie środków własnych samorządu, ale właśnie z dużym wsparciem subwencji oświatowej. I to będzie znaczny wzrost docelowo. To będzie wartość według obecnego pieniądza w okolicach 3 miliardów, czyli sporo jednak, sporo, ale też zmiana będzie duża. Na poziomie całego kraju mamy obecnie w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych około 21 tysięcy etatów specjalistów, takich jak logopeda, psycholog, pedagog szkolny, i intencja jest taka, i wyliczenia, i są takie, te standardy właśnie to spowodują, czy mają to spowodować, że ta minimalna wartość wzrośnie do ponad 50 tysięcy, no, jakby nie liczyć jakieś dobre kilkadziesiąt, 140% więcej niż teraz. Sporo. Mówię też o tym dlatego, że same te standardy dla niektórych mogą się wydawać jakoś mało ambitne, ale po prostu rzeczywistość jest mało ambitna, niestety, i w wielu szkołach naprawdę, naprawdę niewiele mamy możliwości właśnie pomocy uczniom. I to się ma zmienić i to będzie finansowane, co ważne, zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach, w absolutnej większości. To znaczy też nie chciałbym Państwa może tak oszukiwać, że to nagle będzie przejęcie pełnego finansowania przez rząd. To będzie przejęcie pełnego finansowania oczywiście, ale w tym zakresie, w którym no, rozwiązania rządowe, docelowo sejmowe przecież, ustanawiają nowe standardy. Więc to wszystko ekstra będzie oczywiście w pełni finansowane w postaci odpowiednich wag subwencyjnych, które się tam w odpowiednim czasie oczywiście pojawią, jakieś to rozwiązanie już wejdzie w życie. No tak, ale to nie tylko specjaliści, prawda? Pomoc psychologiczna pedagogiczna jest nieco szerszym pojęciem, więc razem z tym systemem specjalistów i zapewnieniem finansowania tych specjalistów chcemy też, żeby zwiększyły się, a przynajmniej nieco, środki, które są dedykowane pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie to są takie wagi P49 i P50. Nie są one może zbyt duże, ale adresują no całkiem spory, no powyżej 500 000 000 środków, dlatego że sama pomoc to nie tylko specjaliści, jest część zajęć, część godzin dla dzieci w ramach pomocy, których nie powinni czasem robić czy realizować specjaliści, chociażby dydaktyczno-wyrównawcze na przykład, prawda? Czyli to będą musieli być przedmiotowcy. I żeby też tutaj zwiększyć nieco finansowanie, projekt polega na tym, że będą też zwiększone środki w ramach tych obecnych wag, aczkolwiek pewnie w przyszłym roku to będzie rozwiązanie nieco inne, będzie może bardziej celowane, natomiast docelowo prawdopodobnie to oczywiście będzie zwiększenie właśnie tych środków, bo nie wszystko, co jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jest realizowane przez specjalistów. Czyli to dość takie kompleksowe podejście. Tu akurat technicznie rozwiązanie będzie oczywiście dużo prostsze, bo już mamy te wagi utworzone. I trzecia z dużych zmian, która przed nami, ona będzie nieco później, dotyczy zmiany finansowania dzieci, które obecnie mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. No, czy na przykład orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Osoby merytorycznie Państwo to oczywiście wiedzą, jaki jest pomysł, więc nie będę opowiadał właśnie, jak to się ma wydarzyć, tylko skupię się na tym, jak to ma być finansowane. Ale zacznę od tego, jak jest teraz, bo być może czasem o tym zapominamy. Tak? Znaczy, zobaczmy, jak jest teraz. Być może jest dobrze, znaczy uważam, że nie, ale gdyby ktoś z Państwa uważał, że dobrze, no to przypominamy sobie, jak to obecnie wygląda. Obecnie mamy tak, że żeby uzyskać jakieś dodatkowe finansowanie, które jest oczywiście, jak to finansowanie w postaci subwencji kierowane do samorządów,
ale potem jakoś tam pośrednio do szkół, mamy odpowiednie wagi w części oświatowej subwencji ogólnej. Jeżeli chodzi o kształcenie specjalne oraz od razu też będę opowiadał o wczesnym wspomaganiu, bo to będzie kompleksowe, czyli ten podział troszeczkę zniknie, można powiedzieć w pewnym sensie, to mamy no, dosłownie kilka wag subwencji. Ja tu wszystkie wymieniłem. Mianowicie wagę P4 to dla dzieci chociażby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim o wartości 1,4, co to jest, zaraz wyłożę, znaczy, co to właściwie znaczy, że to jest 1,4. Mamy wagę P5 i P67, jedna jest dla szkół, druga dla przedszkoli o tej samej wartości. Mamy później wagi P6, P68, no i na końcu no, może najbardziej słynne wagi P7 i P63, te o największej wartości 9,5. Zaraz pokażę, co to znaczy w wartościach finansowych i na końcu wagę na wczesne wspomaganie rozwoju. Jaka jest tej koncepcji istota? No istota jest taka, że musi być orzeczenie, no, odpowiednio tam przedłożone do szkoły do 30 września, prawda? I to samo finansowanie dla dziecka jest liczone z samego faktu, że dziecko ma odpowiednie orzeczenie. No, z którym gdzieś tam najczęściej pochodzi jakaś niepełnosprawność albo na przykład niedostosowanie społeczne. To zaś powoduje, że każde dziecko w Polsce z dokładnością najczęściej do paru procent ma w zasadzie to samo finansowanie i to niezależnie od tego, jak wysoko bądź niewysoko funkcjonuje. Dla przykładu dziecko na przykład z autyzmem no, w zasadzie w całej Polsce ma, można powiedzieć, tyle samo. Czy dziecko z zespołem Aspergera w całej Polsce ma w zasadzie, można powiedzieć, tyle samo. To się nieco różnicuje ze względu na taki wskaźnik korygujący DI. Tutaj ja tu do wyliczeń przyjąłem równy 1, czyli to jest taki neutralny wskaźnik, typowo miejski, można powiedzieć. Natomiast no, są miasta, które mają więcej, są przede wszystkim gminy wiejskie, które mają ten wskaźnik nieco wyższy, te kwoty są nieco wyższe oraz są takie, które mają nieco niższe, więc te kwoty są nieco niższe. Natomiast ponieważ ten wskaźnik, nie wdając się w szczegóły, tak naprawdę można powiedzieć brzydko załatwia nam temat awansu, więc jeśli ktoś ma niskie DI, to jednocześnie oznacza, że średnio rzecz biorąc ma nauczycieli o niższym stopniu awansu, a więc średnio rzecz biorąc też wynagrodzenia za etat ma niższe. Natomiast jak ktoś ma wyższe DI, no to ma znowuż odpowiednio starszych nauczycieli awansowo, a więc średnio na etat płaci więcej, więc to ma pewien sens i DI załatwia nam temat właśnie awansu. Więc możemy sobie to policzyć na DI równym 1, czy takim neutralnym awansowo i wtedy ta waga P4, na przykład na dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, już przeliczywszy się na finanse, oznacza 8,5 tysiąca rocznie na to dziecko. Oczywiście to nie jest rozliczenie dedykowane konkretnemu dziecku. Jest to kwota, która jest dochodem gminy, powiatu, województwa i razem łącznie służy finansowaniu kształcenia specjalnego. Waga P7 czy też P67, no na przykład dziecko z niepełnosprawnością ruchową, to jest rząd wielkości niecałe 18 tysięcy. Waga P6, P68, na przykład dziecko słabosłyszące, to jest niecałe 22 tysiące. No i te najsłynniejsze, największe wagi P7 i P63, czyli zespół Aspergera, autyzm, sprzężenia, no to jest prawie 58 tysięcy. Plus waga na wczesne wspomaganie rozwoju P65, jakieś nieco ponad 5 tysięcy. Teraz to tak wygląda i niezależnie na przykład, czy to dziecko na wczesnym wspomaganiu ma 4 godziny miesięcznie, czy też 8, no bo takie są miesięcznie oczywiście widełki i możliwości, to zawsze to będzie jednolita stawka. Niezależnie, czy potrzebuje dużo, czy ma potrzeby spore, czy może nie są mniejsze, czy wysoko funkcjonuje, czy nie, stawki są jednolite. No to można powiedzieć ewidentnie, przynajmniej w mojej ocenie, wada tego systemu. To między innymi właśnie chcemy zmienić. No dobrze, mamy kwoty, ile samorząd otrzymuje. Pytanie jest takie, niektóre może wyglądają imponująco, przed 58 tysięcy wydaje się dużo, zważywszy, że uczeń bez orzeczenia, taki klasycznie w podstawówce, w mieście, no to raczej mówimy tutaj o 6 tysiącach, no kilkuset złotych może, więc to nie wygląda źle. Ale teraz zawsze musimy popatrzeć, jak to się ma do zadań, które musimy realizować, a te zadania bywają spore. Bo na przykład weźmy sobie nauczyciela wspomagającego. Na przykład na pełnym etacie 20 godzin. Jaki jest koszt takiego nauczyciela? Okazuje się, że jeśli sobie policzymy według średniego wynagrodzenia, tego określonego w karcie, przeciętego nauczyciela, to będzie taki troszeczkę między, no tak blisko dyplomowanego, oczywiście to jest taka średnia ważona, taki
prawie dyplomowany, a trochę więcej niż mianowany. Tak to obecnie wygląda. Doliczymy pochodne pracodawcy, doliczymy doskonalenie i te wszystkie odpisy w TFS-ie i to wszystko na rok rozliczymy, to już mówimy o kwocie rzędu prawie 90 tysięcy rocznie. Jak Państwo widzą, nie wygląda to jakoś przesadnie imponująco, bo jeżeli takie dziecko z autyzmem ma nauczyciela wspomagającego na całym etacie, to koszt tego samego nauczyciela średnio to jest 90 tysięcy, a no waga 50, tam prawie 8. A przecież jeszcze rewalidacja, i jeszcze inne zajęcia. No też wyliczmy sobie tak na szybko, ile na przykład kosztuje godzina, też zupełnie przeciętna, pracy nauczyciela całorocznie. Tak samo całorocznie, od września do końca roku szkolnego. Okazuje się, że jeżeli by przyjąć jako punkt wyjścia pensum 21-godzinne, czyli tak trochę specjalistów, trochę właśnie przedmiotowców, to tak mniej więcej 21 godzin pewnie wyszło, trochę ponadmiarowych mogą mieć przecież, nie, bo to też różnie wygląda, ponadmiarowa jest tańsza, pensum jest droższe. Gdyby tak to uśrednić, to koszt takiej godziny na ten moment, na teraz, być może za jakiś czas to się zmieni w związku z projektem zmiany pensum i podwyżek, ale na ten moment to jest jakieś 4250 zł, a więc 2 godziny rewalidacji średnio będą kosztowały no, jakieś powiedzmy tam 8,5 tysiąca. To dobrze wiedzieć też, żeby mieć odpowiednie też spojrzenie na te pieniądze, czyli dochody, czyli subwencje, że to zawsze trzeba odnieść, a ile coś kosztuje. No i na końcu jeszcze może, jak Państwu pokazywałem na poprzednich slajdach wartości WAG, to można też sobie uprościć trochę życie i przeliczyć godzinę pracy nauczyciela na wagę subwencyjną i obecnie godzina pracy, czy te 4250, to mniej więcej byłaby waga o wartości 0,7. I po co coś takiego można zrobić? Znaczy, wiedzieć, oczywiście zawsze dobrze, ale może to się przekuć na już teraz spojrzenie ponowne na te wagi pod kątem zadań, czyli godzin nauczycielskich, jakie możemy przeciętnie takiemu dziecku przydzielić, gdyby chcieć finansować wyłącznie to subwencję. Oczywiście takiego przepisu nie ma, my wiemy, że samorząd nie może mniej wydawać niż subwencja, oczywiście może i czasem trzeba więcej, jasne, ale gdyby chcieć sobie właśnie policzyć, ile subwencji możemy zabezpieczyć, prawda, co teraz budżet państwa że na to ułoży, no dobrze zobaczyć. Waga P4, ta 8,5 tysiąca, no to są 2 godziny. No dobrze, chociaż, że te dwie rewalidacji, prawda, się udaje. Ale już nic więcej. Waga P5, P67, czyli na przykład dziecko intelektualną, dziecko z niepełnosprawnością ruchową chociażby, czy słabowidzące, czy niewidome, no to 4 godziny. Tak, trochę zaokrągliłem oczywiście. Słabo słyszące dzieci, niesłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną stopniu umiarkowanym bądź znacznym, to jest, można powiedzieć, tylko 5 godzin. No i ta najwyższa waga, autyzm zespół Aspergera, sprzężenia, jak to przeliczyć na godziny nauczycielskie, no to te 58 tysięcy wystarczą na, no powiedzmy, 14 godzin. To przestaje trochę imponować, muszą Państwo przyznać. No i na końcu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, też tak samo. Dla każdego jednolita stawka, która wystarcza na 5 godzin, ale uwaga, miesięcznie w tym przypadku. A mamy od 4 do 8, to widzą Państwo, że nie jest to doskonałe. I oczywiście można sobie z tym radzić i słusznie, i trzeba sobie z tym radzić poprzez odpowiednie przydzielanie tych godzin. No, czasem nie każdy potrzebuje maksymalnej możliwej, ale też przecież sporo dzieci potrzebuje znacznie więcej. Dziecko może mieć zespół Aspergera i potrzebować być może nie w takim dużym wymiarze na przykład wsparcia nauczyciela wspomagającego, ale inne dziecko może potrzebować go w wiele większym wymiarze. Weźmy przykład chociażby szkoły podstawowej klasy 7, gdzie w tych godzin tam bodaj jest 35. Jeżeli dziecko potrzebuje wsparcia non-stop, to tak naprawdę nie wystarczy nawet jeden etat. A waga wystarcza obecna, prawda, na godzin 14. W związku z tym no, nie jest to najdoskonalsze, delikatnie rzecz ująwszy, niestety. I w takim razie jaki jest pomysł? No, pomysł jest taki właśnie, że od pewnego momentu, no, kwestia wejścia w życie, być może to będzie 23 rok na tym etapie, tak myślimy, aczkolwiek czas leci, poradnie będą właśnie wydawały takim dzieciom ocenę funkcjonalną, a w samej ocenie będzie informacja o potrzebnych, już indywidualnie potrzebnym wsparciu dla dziecka, które będzie określone godzinowo. Tak się dość szczęśliwie składa, że godzina pracy nauczyciela, no takie są przepisy, w Polsce jest dość podobna wszędzie, właściwie w całym kraju. Można to uśrednić, a z kwestii awansu, które pozornie wydają się ważne i istotne, dla finansów i tak od dawna
powiem brzydko, załatwia taki właśnie ten wskaźnik korygujący DI. Czyli to, że ktoś ma tańszych nauczycieli, stażystów, droższych, to i tak DI od dawna to wyrównuje i tak samo on będzie działał. Więc możemy sobie ustalić stawkę za godzinę, no powiedzmy te 4200 tam, czy tam do wyliczenia oczywiście. I jeżeli w ocenie funkcjonalnej będą te godziny wpisane, to nowy pomysł polega na tym, oczywiście to trzeba będzie wsio wpisywać, że samorząd otrzyma dokładne finansowanie na tę godzinę. Jeśli to będzie 15, to będzie 15 razy stawka. Jeśli to będzie 25, będzie 25 razy stawka. No a jeśli to będzie 8, no to będzie 8 razy stawka. Ważne jest to, że już na etapie diagnozy, na etapie właśnie oceny funkcjonalnej poradnia orzeknie, jakie to wsparcie jest potrzebne, a odbiorca, no przede wszystkim uczeń, ale po drodze szkoła i samorząd otrzyma niejako pełne finansowanie na te godziny, nawet swoją drogą z pewnym narzutem, bo chcemy też, żeby w tej godzinie, przynajmniej w pewnej części, były zawarte typowe wydatki, takie rzeczowe powiedzmy, które się wiążą z prowadzeniem zajęć, tak, żeby to nie była czysta godzina nauczyciela, bo oprócz tego są też pewne inne wydatki, koszty, które musimy ponosić. Więc plus tego rozwiązania jest taki, dostosowanie do realnych potrzeb uczniów, oczywiście zbadanych przez poradnie, finansowanie adekwatne do ich potrzeb, samorząd nie dostanie ani za dużo, czasem tak teraz bywa, prawda? Też się można układać, ani też za mało, też tak bywa może częściej, dostanie tyle, ile orzekną poradnie, jakie, a one oczywiście orzekną zgodnie z potrzebami uczniów. To oczywiście się będzie wiązać z pewnym obowiązkiem informacyjnym wsio. Zresztą ten przepis o tych obowiązkach już dawno w Sejmie jest, więc to wypełnianie te informacje o godzinach o wspomagającym przed państwem już moim zdaniem niedługo, więc te informacje będą w posiadaniu też ministerstwa i na tej bazie będzie się dokonywało odpowiednie obliczenia subwencyjne i można powiedzieć celowanie wszędzie i to będzie oczywiście celowanie zarówno w szkoły, jak i w przedszkola, zresztą tak jak i teraz tutaj akurat orzeczenia są tak samo finansowane, można powiedzieć tam z drobnymi wyjątkami, ale generalnie tak. Dla rodzica to oznacza znowuż też to, że jeśli wsparcie jest na określonym poziomie, no to będzie realizowane i będzie finansowanie, ono będzie de facto schodziło na poziom szkoły tak naprawdę. Samorząd to samo, ma pewność, jest zadanie, jest finansowanie. Nie ma zadania, no to nie ma finansowania, więc tutaj też nikt ani nie zyska, ani na tym nie straci, można powiedzieć. No, można powiedzieć tak, że ogólnie będzie mądrzej, będzie bardziej dostosowane to wszystko do potrzeb realnych dziecka. No i nie aż tak bardziej skomplikowane. Troszkę będzie obliczeniowe, jasne, że tych godzin, tych informacji trochę trzeba będzie więcej zbierać, ale ja myślę, że to warto na pewno troszeczkę jeszcze się pospinać, a mimo wszystko mieć ten system, który będzie no, doskonalszy. Tak to widzę. Myślę, że mam nadzieję, że Państwo też się zgodzą, że to wygląda to przynajmniej dużo lepiej niż obecny, który ma jednak liczne wady i nie wydaje mi się, żebyśmy byli jakoś tam wszyscy bardzo z niego zadowoleni. To, co muszą Państwo właśnie, to przed Państwem, trochę niestety, ale właśnie to zwiększenie obowiązków informacyjnych wsio, to zresztą nawet gdyby nie ta ustawa, która na razie jest w fazie przecież projektu, to te obowiązki już są, znaczy są w Sejmie, czekają na uchwalenie ustawy, która przy okazji też zawiera inne rzeczy, więc to troszeczkę się to ciągnie, ale to przed nami i tak, więc to będzie użyte do bardziej dokładnego finansowania i pełnego de facto finansowania z punktu widzenia samorządu, z punktu widzenia szkoły konkretnych, zbadanych potrzeb uczniów, a gdzieś docelowo też dla samorządu warto wiedzieć, że wyłączy nam się, tak myślę, tak o tym myślimy, ale to po paru latach, to nie od razu, wyłączy nam się konieczność rozliczania, bo od razu powiem, ten system będzie wdrażany etapowo. To oczywiście nie będzie tak, że nagle znikną orzeczenia i pojawią się oceny funkcjonalne. One będą wdrażane etapowo, orzeczenia stare będą działały aż po tam powiedzmy 5 latach plus minus, może trochę więcej, bo niektóre dzieci mogą nieco dłużej być na etapie tym drugim edukacyjnym w szkole podstawowej. Będzie taki naturalny moment, w którym już nie będzie tych orzeczeń obecnych, a będą oceny funkcjonalne i wtedy nie będzie kompletnie powodu, żeby rozliczać się, tak jak obecnie w ramach artykułu 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, bo wszystko będzie celowane. Co ważne, o czym nie wspomniałem, subwencja przyjdzie do samorządów na te wszystkie godziny w pełnej wysokości, ale pod warunkiem, że zadania będą realizowane. To też jest pewien przełom, bo teraz otrzymuje się niejako tak ryczałtowo, że tak powiem, prawda? Jest orzeczenie, ma się pieniądze, a nie zawsze to jest tam realizowane jak trzeba.
Natomiast tutaj będzie drugi warunek. Mam diagnozę, mam ocenę funkcjonalną, mam godzinę i mam tych specjalistów i mam te zajęcia. I wtedy dopiero otrzymam subwencję. Gdyby ktoś potem w razie kontroli sprawdził, że to jest nieprawda, nie było realizowane, będzie czysta i czytelna podstawa do zwrotu tej subwencji. Więc to też zmobilizuje oczywiście do rzetelnej pracy, ale można powiedzieć, nie ma się czego obawiać, będzie diagnoza, będzie ocena funkcjonalna, będą godziny, będzie finansowanie, nikt niczego nie traci. Oczywiście wiadomo, że życie jest bardziej skomplikowane, w związku z tym pewne przesunięcia czasowe tutaj wiadomo, że będą, muszą następować, ale to można powiedzieć tylko tyle. Co się dało, że tak powiem, wydusić z tego systemu, to myślę, że w tym projekcie to Państwo właśnie znajdą. I od strony czysto praktycznej, no to raczej właśnie, jak Państwo mówią, tak to będzie wyglądało. Godzina pracy nauczyciela mniej więcej to jest tam te 4250, to oczywiście będzie podlegało jeszcze szczegółowym wyliczeniom, ale to jest gdzieś ten rząd wielkości. Mówię o godzinie całorocznej z pochodnymi, z wszystkim. I jeżeli ocena funkcjonalna zakłada 3 godziny, jakiś zajęć, no to będzie po prostu stawka 3 razy waga, razy 0,7. No to powiedzmy, przeliczając na obecne wagi, to będzie waga 2,1 na tego konkretnego ucznia. A jeśli to będzie 10 godzin wsparcia, to będzie 10 razy 0,7, czyli waga 7. A jak będzie 20, to będzie waga wynosiła 14, jakby na to nie spogląda. Czyli to, co jest ważne, to jest to, że mogą i tak będzie, finansowanie konkretnych uczniów będzie o wiele wyższe, ale innych pewnie może być niższe. To wszystko będzie zależało od odpowiedniej oceny funkcjonalnej, czyli potrzeb ucznia. Nie będzie tego jednolitego wskaźnika, tego jednolitej kwoty na każdego ucznia, tylko dlatego, że ma takie, a nie inne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Tutaj to orzeczenie jako takie nie będzie występowało, w związku z tym podstawą będą zapisy oceny funkcjonalnej dokonanej przez poradnię. To nie wszystko. Jest jeszcze kolejny pomysł i kolejne źródło finansowania, mianowicie pewne zadania trochę nie mają sensu, żeby je finansować w postaci subwencji. No, subwencja się trochę rozpłaszcza na wszystkich, więc istnieją takie zadania. Przede wszystkim chodzi o na przykład likwidowanie barier w przestrzeni szkolnej, doposażenie stanowiska nauki ucznia, może prace to niezbyt szczęśliwe, sprzęt, środki dydaktyczne. Więc jeśli chodzi o takie nieco poważniejsze rzeczy, jeśli byłyby potrzebne, to trochę nie ma sensu dawać każdemu po kawałku subwencji, żeby sobie tam przez parę lat się mu uzbierało, bo to oczywiście tam po 20 latach to się może wszystko zgodzi, ale no nie każdy tak długo żyje, a na pewno nie każdy jest tak długo uczniem, a może nawet nikt nie jest tak długo uczniem, w związku z tym rozsądniej byłoby zamienić to na inny sposób finansowania i tutaj pomysł jest, żeby to finansować właśnie tego typu rzeczy w postaci celowanego środka, w postaci zwyczajnie dotacji celowej na dostosowanie, no tak robocze to nazwijmy. I to raczej będzie właśnie już o tyle inne, że tu będzie mniej automatyzmów, tu będzie będą już konkretne wnioski, tu będą konkretne kwoty, no to raczej dotyczyć będzie takich większych kwot, bo te drobne rzeczy będą w subwencji, natomiast te większe będą w dotacji, będzie wnioskowanie, będzie pewnie jakaś komisja, która na podstawie rozsądnych kryteriów będzie wybierała w danym roku, oczywiście w ramach środków, które posiada, te najlepsze pomysły, te najlepsze rozwiązania i oczywiście będzie tą dotację przesyłała. No myślę, że tu nie da się lepszego niczego wymyślić tak naprawdę, bo jak mówię, rozpłaszczanie, że tak powiem, rozsypywanie tych środków na wszystkich nie zawsze ma sens, bo niektóre szkoły mają wszystko dostosowane, a niektóre nie, więc pewna część, może nie jakaś duża, ale na tym etapie myślimy o jakichś, no powiedzmy 150 milionach, bo tak myślimy, nie będę tego ukrywał, rocznie oczywiście do przekazania państwu. To nie jest tak zupełnie z sufitu, to mniej więcej jak na różne wyliczenia wskazują, że to jest taka kwota, która powinna wystarczyć, żeby te najważniejsze potrzeby zabezpieczyć, a to będzie roczne, więc oczywiście raz kupimy, więc przez ileś tam lat oczywiście te potrzeby już w tej konkretnej szkole nie będą występowały. Dalsze finansowanie, mogą się Państwo martwić, wiem, że część się martwi, a co ze szkołami specjalnymi? Na tym etapie nie zakładamy zmiany finansowania, bo tam oczywiście specyfika jednak jest inna. To o czym mówiłem, to są szkoły ogólnostępne. W szkole specjalnej jest inna specyfika, dlatego że mamy przede wszystkim odpowiednie zapisy dotyczące liczebności oddziałów. Tam nie możemy powiedzieć, że dodatkowe środki subwencyjne są wyłącznie na zadania
związane z orzeczeniami, tak jak możemy powiedzieć w szkole ogólnodostępnej, dlatego że no, z prostego powodu, jeśli mamy oddział na przykład dzieci z autyzmem, on jest tam, nie może być liczniejszy niż czterech uczniów, więc naturalnie tam to finansowanie zbiera się, tą subwencję całą za czwórkę i finansuje się cały oddział w tym, jakby na to nie spojrzeć, kształcenie podstawowe tych dzieci, chociaż oczywiście w oddziale specjalnym, no bo na przykład też mają w większości przynajmniej normalne zajęcia w ramach ramowych planów nauczania. Więc na tym etapie zakładamy, że to będzie dokładnie, to się może nie będzie dało tak idealnie, ale nie chcemy zmieniać tego finansowania, jak mówię, na tym etapie, bo oczywiście można też to zrobić mądrzej niż jest teraz, ale wydaje się, że jednak najwięcej problemów dotyczy szkół ogólnodostępnych. To finansowanie jest tam póki co najsłabsze, natomiast w szkole specjalnej jest no, cokolwiek średnio rzecz biorąc wydaje mi się lepsze, więc w przyszłości być może też tutaj pewne zmiany mogłyby zajść, żeby to było bardziej doskonałe, ale na tym etapie zakładamy podobne finansowanie szkół specjalnych, nic tu się nie zmienia i nic też nie będzie zmieniane, przynajmniej tak o tym myślimy teraz. No i na końcu pozostaje jeszcze finansowanie zadań poradni, bo kilka zadań tam przybędzie, jak wiemy, może nie jakoś bardzo dużo, ale jednak te zadania będą. I to oczywiście oznacza, że to no, trzeba będzie to wyżej finansować, więc wiadomo, że środki na poradnie będą przekazywane w wyższej wysokości w związku z nowymi zadaniami. No, trzeba będzie więcej etatów, trzeba więcej specjalistów, trzeba będzie więcej również też etatów, które niekoniecznie będą specjalistyczne, na przykład do monitorowania chociażby no, powiatu załóżmy i jak to może wyglądać, jak to ma wyglądać. Zacznę jak zwykle, jak to teraz wygląda, bo teraz finansowanie poradni psychologicznych polega na tym, że mamy finansowanie jak zwykle wszystkiego z dochodu powiatu oczywiście, ale przede wszystkim subwencji oświatowej. I kwota tej subwencji nie jest tak do końca znana, dlatego że nie da się określić oczywiście, ile jest na poradnie. Mamy taką wagę, to się nazywa P71, która jest wagą, która finansuje zadania pozaszkolne powiatów. Oczywiście przede wszystkim poradnie, ale nie tylko. I można w zależności od kryteriów, jak się przyjmie, wydzielić z tej wagi, to jest łącznie około miliarda złotych teraz, natomiast można wydzielić z tej wagi część na poradnie, tak analitycznie oczywiście, w zależności od przyjętych szacunków i założeń może bardziej, bo szacunków nie, ale założeń, to jest coś między 670 a 800 milionów. Tyle powiaty otrzymał na poradnie. Natomiast sposób finansowania jest mocno uproszczony. To jest stawka na każdego ucznia, w zasadzie, znaczy dokładnie taka sama, na każdego ucznia na terenie powiatu. W szkół powiatowych, ale szkół gminnych również, które terytorialnie wchodzą w skład powiatu, a nawet i jak się trafi szkoła ministra na terenie powiatu, też tam jest liczona. Waga P71, wartość 34 tysięczne, a to oznacza przy DI równym 1, że to jest jakieś 206 zł na każdego ucznia w powiecie i z tego się ten cały worek robi dochodowy, który powiat otrzymuje. I jak, znaczy wiadomo, że będzie więcej środków, to na pewno, prawda? Tylko pytanie teraz, jak to zrobić? Więc pierwszy pomysł, on jest o tyle najbardziej naturalny, że mamy finansowanie, no nie jest doskonałe, ale nikt mądrzejszego póki co nie wymyślił poradni. W związku z tym pierwszy pomysł jest taki, że po prostu zwiększymy tą wagę P71 o odpowiednie środki, które wynikają ze wzrostu tych zadań, czyli zmiany etatów. Ja to Państwu powiem, że nasze wyliczenia wskazują, że ta zmiana w górę to jest rząd wielkości około ponad nawet 2000 etatów w Polsce, no nie jest tak mało. I za to oczywiście to się da wyliczyć, to jest wyliczalne, ile kosztuje takie etaty średnio i to oczywiście to subwencja uwzględni, zostanie zwiększona. Tylko teraz właśnie ciekawe jest, jak to zrobić. Pierwszy pomysł, no zwyczajnie zwiększymy tą wagę P71, czyli tam ona się pewnie jakoś za chwilę będzie inaczej nazywała, w sensie numerka, ale waga będzie nie 206, tylko no strzelam oczywiście teraz, proszę nie brać tego jakoś, załóżmy, nie chcę przestrzelić, 250 niech będzie, tak, ale to zupełnie tak, absolutnie nie wyliczyłem. Pierwszy pomysł, no dałoby się, prawda, najprostsze, ważne, że każdy powiat otrzyma więcej i będzie miał więcej środków na finansowanie tych nowych zadań, natomiast bardzo możliwe, to jest trochę bardziej ambitne, że mogłoby się udać tę górkę chociażby, przerobić na nieco lepiej celowane dla poradni środki. No i na tym będziemy pracować, nie ukrywam. To nie jest takie proste, bo wcale nie jest prosto wyliczyć zadania poradni
na podstawie danych, które są dostępne. To jest po prostu bardziej skomplikowane, bo w przypadku szkoły no jest trochę prościej. Mamy uczniów, mamy te stawki na ucznia, 20 lat to działa, mniej więcej jakoś sobie z tym radzimy. W przypadku poradni jest różnie, no bo przecież no, nie będziemy raczej finansować samej ich liczby chociażby diagnoz, a przynajmniej nie tylko, więc skonstruowanie tu mądrego systemu wcale takie proste nie jest. To tam się będę tego nieraz przymierzał i za każdym razem wychodzi, że wcale nie jest to oczywiste, wszystko ma pewne wady. Natomiast myślę, że jestem przekonany, że nie będziemy ustawać właśnie w takim pomyśle, żeby jednak choćby tę górkę przerobić właśnie na coś, co będzie widać, że to jest dla poradni i związane to będzie z zadaniami poradni. Bardzo możliwe, że to się uda. Tak czy inaczej, te środki potrzebne na te etaty to będą, no bo jest pytanie, czy to się uda zrobić bardziej mądrze, czy może zwyczajnie mądrze, czyli jak teraz, nie najgorzej ostatecznie, umówmy się, ale też bez szału. To zobaczymy oczywiście. Najważniejsze, że te środki powiaty otrzymają na zwiększenie zadań. I z mojej strony, szanowni państwo, to wszystko. Bardzo dziękuję za chwilę uwagi. No i życzę do dalszych owocnych obrad. Ja też zresztą później się pojawię na tej konferencji, ale jako słuchacz tam przy okazji pytań. Do zobaczenia, do widzenia państwu.